Przed nami mecz z Chojniczanką Chojnice. Tak się składa, że byłeś zawodnikiem tego klubu w poprzednim sezonie, więc co możesz powiedzieć na temat najbliższego przeciwnika Motoru? Na pewno wiadomo, jak tabela wygląda, są oni przed nami, więc jedziemy tam po ważne 3 punkty. Na pewno jest to dobra drużyna, strzela dużo bramek, też miała ostatnio dobrą pasę, wiadomo, ostatnio 2 remisy, więc zbliżyliśmy się do nich na 4 punkty. Na pewno będzie trzeba uważać, bo dobrze to wygląda, ich organizacja gry i struktura, to wszystko jest na bardzo wysokim poziomie, więc... Ale my mamy swoje też zalety, tak? Mamy swoją pasę, więc jedziemy tam z dobrym nastawieniem. Jest tam jeszcze kilku kolegów ze składu, których znasz z boiska. Chyba można powiedzieć, że nieprzypadkowo zajmują 2. miejsce, bo jest to mocna drużyna. No na pewno jest tam, został ten kręgosłup drużyny, który tak walczy o tą 1. ligę tam dla Chojnic. Są też nowi zawodnicy, no tak jak mówiłeś, no... Dobra drużyna, która ma wiele zalet i dobrze gra w ofensywie, więc będziemy musieli być bardzo uważni. A jak się gra tam na boisku w Chojnicach? Jakiej murawy należy tam się spodziewać i atmosfery na stadionie? Myślę, że murawa nie będzie jeszcze jakaś cudowna, tam zawsze dopiero jakoś w okolicach maja, jak dobrze pamiętam, jest dobrze, więc warunki na boisku na pewno nie będą jakieś tam najlepsze, ale no, są takie same dla obu stron. Na pewno dużo kibiców przyjdzie, tak, to jest ważny mecz, więc myślę, że atmosfera może być ciekawa i gorąca, więc czekamy już z niecierpliwością na ten mecz. Ty ostatnio asysta w meczu z drużyną Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Trochę na nią czekałeś i chyba takie poczułeś ulgę, kiedy wreszcie udało się ją zanotować? No na pewno to długo czekałem, no to dosyć dziwne dla mnie było, ale na pewno to cieszył, tak, każda asysta, każda bramka, na którą czekam, też byłaby fajna, więc... Chcę robić te liczby, chcę, żeby drużyna wygrywała, na razie to robimy i najważniejsze, że idziemy w dobrym kierunku i mamy dobre nastawienie, dobry mental, że potrafimy wygrywać te mecze, nawet tą 1 bramką, ale potrafimy strzelać w końcowych momentach meczu i myślę, że to jest najważniejsze, na tym trzeba się skupić, na tych pozytywnych naszych aspektach i wierzymy, że wrócimy z Chojnic z 3 punktami. A mecz przeciwko byłym kolegom wyzwala dodatkowe emocje, dodatkową motywację? Na pewno, bo to jest miejsce, tam gdzie byłem 2 razy już, więc na pewno to jakieś dobre wspomnienia, dużo dobrych wspomnień mam i na pewno jakieś tam dla mnie indywidualnie jest to jakaś dodatkowa taka otoczka, może nie presja, ale takie inne trochę nastawienie też. A nutka takiego chęci udowodnienia czegoś? Czy... Nie, na pewno nie, bo... Mogłem też tam zostać, ale zdecydowałem się, żeby przyjść tutaj do Motoru, więc myślę, że chcę zdobyć 3 punkty dla Motoru, chcę, żeby nasza drużyna wygrała, więc to jest najważniejsze. Macie takie poczucie, że to jest najważniejszy mecz tak naprawdę w tej rundzie, bo jak wygracie, to wiadomo, będziecie bardzo blisko, jak przegracie, ten bezpośredni awans się już oddali mocno. No na pewno, gdzieś z tyłu głowy to siedzi, więc myślę, że każdy z nas, może nie mówimy jakoś otwarcie, ale wiadomo, każdy z nas wie, o co gramy, że jeśli nie był jakiś korzystny wynik, to mogłoby się to oddalić, więc musimy i chcemy wykorzystać tą szansę, żeby zbliżyć się jak najbardziej do tej 2, która jest przed nami, bo wiadomo, Stal już odjechała bardzo daleko, ale cały czas czujemy to i tak jak mówiłem wcześniej, mamy to, te zwycięstwa, mamy to nastawienie, więc musimy to wykorzystać w tym momencie i zadać decydujący cios.